Dzisiaj kolejny wykład poświęcony kosztorysowaniu. Ja nazywam się Marcin Bartrzewicz i będę miał przyjemność dzisiaj rozpocząć, nie wiem jeszcze jaki to będzie cykl, ale na pewno cykl o kosztorysowaniu dla średnio zaawansowanych. Jak sama nazwa tutaj wskazuje, jest to już taka troszeczkę wyższy poziom kosztorysantów. To jest szkolenie skierowane do osób, które już jakby przeszły to szkolenie, czy są już po tych podstawach, bo właśnie nawiązuję tutaj do tego, że wcześniejsze wykłady, jakie tu prowadziłem, to były 4 wykłady, czyli dosyć sporo materiału, które mówiły o podstawach kosztorysowania i były skierowane do osób, które są gdzieś na początku swojej drogi albo dopiero zaczynają to kosztorysowanie. Dzisiaj mam nadzieję, że przechodzimy o pułap dalej. Tak jak wspomniałem, jest to szkolenie, wykład, który następuje po serii wykładów o podstawach kosztorysowania. Nie wiem, ilu z Państwa było słuchaczami tych poprzednich części, a ilu jest z Państwa po raz pierwszy. Ewentualnie może ktoś z Państwa zagadnienia sprzed 2 chyba jakieś lat o kosztorysowaniu robót dodatkowych bądź innych praktycznych aspektach kosztorysowania może słuchał tych wykładów, ale byłoby mi łatwiej, jakby Państwo na przykład na czacie wpisywali kontynuacja, jeżeli to już jest kolejny raz, kiedy Państwo wchodzą na wykład o kosztorysowaniu tutaj organizowany przez TVDO i IB, lub ewentualnie pierwszy raz, jeżeli widzimy się po raz pierwszy. Na pewno będzie wiele nawiązań do tych wcześniejszych zagadnień. W ogóle od razu powiem, że ta pierwsza część wykładu będzie taka bardziej gadana, będzie trochę tych rzeczy, którymi ja nie przepadam, czyli różne przepisy prawne i formalizmy, ale postaram się to bardzo krótko, natomiast bardziej przykładowo, tak warsztatowo będzie w części drugiej. Także pojawiają się pierwsze komunikaty. Będzie mi łatwiej, jeżeli będę też wiedział, bo od razu może powiem tak, jeżeli spojrzymy na to nasze kosztorysowanie, jeżeli ktoś z Państwa śledzi jakąś tam, powiedzmy, co jakiś czas wychodzącą jakąś literaturę albo bardziej bieżące sprawy, biuletyny, czy to w wersji papierowej, czy internetowej, czy jakieś artykuły na branżowych portalach, to tak naprawdę zauważymy, że to nasze kosztorysowanie z uwagi na to, że jest bardzo ogólnie usankcjonowane prawnie, to gdzieś tam w kółko kręcimy się wokół tych samych zagadnień. My je omawiamy w różny sposób, ponieważ sposoby liczenia, interpretacje tych przepisów, różne nawyki, przyzwyczajenia, również wymagania jednostek budżetowych są różne w różnych rejonach Polski, w różnych sytuacjach. Stąd powstaje całe jakieś spektrum różnych rzeczy do omówienia. Warto tego słuchać, mimo że w sumie rozmawiamy cały czas o podobnych tematach, to myślę, że zawsze z takiej części wykładowej wyniesie się coś ciekawego. Tak jak wspomniałem, łatwiej by mi było, gdybym wiedział, co tu ewentualnie rozwijać, a czego może nie. Większość widzę z Państwa tutaj pierwszy raz. Okej, to będę też nawiązywał, co było w tych wykładach o podstawach, bo to oczywiście jest jakby naturalna kolej rzeczy, że to jest jakby ewolucja tych zagadnień poruszanych, omawiania tych zagadnień poruszanych na tamtych wykładach. I tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o to nasze kosztorysowanie, usankcjonowanie w prawie, jak spojrzymy właśnie na te wydawnictwa, czy książkowe, czy to nawet wydawane przez instytucje, stowarzyszenia związane z kosztorysowaniem, to tak naprawdę prawnie niewiele się dzieje. Wiadomo, że mamy aktualizację cen, jeżeli biuletyny cenowe tam się aktualizują co kwartał. Mniej więcej jest to jakaś tam naturalna zmiana, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Co jakiś czas dzieje się jakieś zawirowanie cenowe wynikające z jakichś tam, nie wiem, różnych kursów walut, sytuacji na jakichś rynkach światowych, ale tu poza jakimiś takimi chwilowymi zawirowaniami, no może nie takimi jak w czasie na przykład, kiedy pojawiła się pandemia,
to tak naprawdę wiele się nie dzieje. Nawet jeżeli popatrzymy na tą zmianę z 2001 w tych dwóch najważniejszych rozporządzeniach dotyczących nas jako kosztorysantów, to w przypadku tych zamówień publicznych, gdzie w dokumencie, w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz w drugim rozporządzeniu dotyczącym określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Tam się coś zadziało, to było powiedzmy dosyć spore zmiany, ale tak naprawdę w naszym życiu kosztorysowym to nie były żadne jakieś rewolucyjne zmiany. Oczywiście parę rzeczy nastąpiło, ale my kosztorysujemy to mniej więcej cały czas podobnie, z niewielkimi zmianami, o których też będę gdzieś dzisiaj o tym wspominał. Proszę Państwa, no niestety te akty prawne, chciałbym to chociaż troszeczkę poruszyć. Te dwa wspomniane przeze mnie rozporządzenia to tak jakby, no powiedzmy w cudzysłowie, elementarz rozporządzenia odpowiedniego ministra rozwoju i technologii. To jest w miarę świeże, sprzed 3 lat. Nie chciałbym w ogóle wszystkich wspomnianych tych aktów prawnych, nie chciałbym dzisiaj tutaj bardzo szeroko omawiać, bo tak naprawdę o każdym z nich można by zrobić osobny wykład, ale jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, to bo tego mi między innymi dotyczą, albo przede wszystkim dotyczą te rozporządzenia, to jest największy zbiór jakby określeń tego, co tego języka kosztorysowego, którym my się posługujemy. Tu widzimy, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o, to mamy takie jak rzeczy jak prace towarzyszące, roboty podstawowe, roboty tymczasowe, a w rozporządzeniu o metodach i podstawach sporządzania kosztorysu pojawiają się to, co tu widać na ekranie, takie rzeczy jak cena jednostkowa, jednostkowe nakłady rzeczowe, katalogi, koszty pośrednie, przedmiar robót, roboty podstawowe, wartość kosztorysowa robót i założenia wyjściowe do kosztorysowania. Te wszystkie elementy na tym pakiecie wiedzy dla początkujących, czy te podstawy kosztorysowania, to było wszystko poruszane we wcześniejszych wykładach. Gdyby ktoś z Państwa był tym zainteresowany, odsyłam na odpowiednią tą naszą stronę YouTube'ową, gdzie te wykłady są cały czas dostępne. I tak naprawdę tam są omówione wszystkie te punkty bardziej szczegółowo. Też to nie są wykłady poświęcone tylko i wyłącznie tym rozporządzeniom, ale gdzieś tam można posłuchać i więcej się dowiedzieć o tych sprawach, gdyby to kogoś interesowało, bo tak naprawdę my wiemy, że te rozporządzenia mówią o tych między innymi nazwach własnych i co one oznaczają w naszym życiu kosztorysowym. Oczywiście jak najbardziej te rozporządzenia mówią o wzorze, o tym sposobie liczenia, co stanowi to, co widzicie Państwo na ekranie, co stanowi podstawę do sporządzania kosztorysu. Tu pojawiają się te hasła, specyfikacje techniczne, założenia wyjściowe do kosztorysowania. Ponownie odsyłam do tamtych wykładów, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, jak to gryźć, ale myślę, że już w tym nawet poziomie średnio zaawansowanym to gdzieś możemy mieć to za sobą. Niemniej z uwagi na to, że jest to ważne, zawsze chciałbym, żeby to w tych prezentacjach się pojawiało i było jakby taką sprawą wyjściową dla tych spraw formalnych związanych z kosztorysowaniem. Oczywiście też te rozporządzenia mówią, co taki kosztorys inwestorski obejmuje, co się w tym pojawia. I jeżeli jesteśmy w tych zamówieniach publicznych, no to jak najbardziej musimy pamiętać o tym nazewnictwie, o tych definicjach. Jeżeli chodzi o inne akty prawne, to przede wszystkim może prawo budowlane, chociaż to bardzo ogólnie tam funkcjonujemy i powiedzmy tak nie wprost, bo oczywiście w przypadku zamówień publicznych, bo w sektorze prywatnym to nie jest obowiązkowe. Nasza praca jako kosztorysantów trafia gdzieś do jako opracowanie projektu budowlanego, jeżeli nasz dokument stanowi jakąś podstawę rozpoczęcia inwestycji,
to obowiązkiem inwestora jest takie opracowanie projektu i odpowiedniej dokumentacji jest właśnie obowiązkiem i tam możemy zaistnieć. No i oczywiście innym obowiązkiem jest odbiór robót budowlanych. Jeżeli jest to rozliczenie kosztorysowe, to też tam się pojawiamy, ale też prawa budowlanego w całości nie będziemy omawiać. Oczywiście prawo zamówień publicznych to jak najbardziej tak, bo to często wspominam, że jeżeli chodzi o to kosztorysowanie standardowe, powiedzmy tak to nazwiemy, czyli to korzystające z katalogów nakładów rzeczowych, ono głównie funkcjonuje w tak zwanej tej budżetówce w zamówieniach publicznych i tam właśnie też to, co było wspomniane w prawie budowlanym, bo to też obowiązuje oczywiście jednostki budżetowe, kosztorys inwestorski jest jakby podstawą przygotowania inwestycji, stanowi dokument, który określa gdzieś te potrzebne środki na realizację. Przedmiar jawi się jako składowa dokumentacji przetargowej, no i jednocześnie te dokumenty przygotowane przez kosztorysantów są, jak tutaj jest wytłuszczone, składową informacji publicznej. To ważna sprawa, o czym zaraz będzie w tym ostatnim rozporządzeniu dotyczącym tej formy dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego właśnie powstała ta zmiana przy definicji przedmiaru robót i do tego za chwilę wrócimy. Innym jeszcze dokumentem, który nas może dotyczyć, a tu jeszcze oczywiście odpowiedni wyciąg z artykułów prawa zamówień publicznych, czyli gdzieś tam mamy wytłuszczone miejsca, gdzie pada hasło kosztorys, czyli miejsca, gdzie nasza praca znajduje jakby też swoje odzwierciedlenie, czyli kosztorys inwestorski, planowane koszty robót i oczywiście tu jest to wskazanie, że minister właściwy określi w drodze rozporządzenia metody i podstawy sporządzania. I to są te dwa pierwsze nasze, te główne rozporządzenia, które określają nasze definicje i to, czym tak się posługujemy tak naprawdę na co dzień, jak powinniśmy rozumieć kwestie kosztorysowe w ramach zamówień publicznych. I tak króciutko jeszcze ostatni akt, który nas może dotyczyć, to kodeks cywilny, gdzie też we wskazanym tutaj artykule pojawia się wynagrodzenie kosztorysowe jako zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów. Wiadomo, że nie wszystkie inwestycje muszą się z tym kosztorysem posługiwać, ale jeżeli jest, to też ten kodeks przewiduje udział, rozliczenie kosztorysowe w ramach rozliczania za inwestycje. Gdyby ktoś z Państwa też bardziej chciał nie tylko w to prawo zamówień publicznych, ale właśnie w te sprawy prawno takie formalne, bodajże 2 lata temu był taki cykl szkoleń o robotach dodatkowych, zamiennych, zaniechanych i jak to wpływa na życie kosztorysanta i tam te aspekty różne prawne były szerzej omawiane, chociaż tak jak wspomniałem, o każdym z tych przypadków można by robić osobne szkolenie, o każdym z tych aktów prawnych. I kończąc ten wątek formalno-prawny, chciałbym zwrócić uwagę na 3 takie ciekawostki na potrzeby tego wykładu. W tej prezentacji nazywam je odstępstwami i niejasnościami w aktach prawnych. Tu pada słowo akty prawne, bo jeżeli tam się odnosimy do aktów prawnych, to tak, ale tu też między innymi odnoszę się do katalogów, które tak naprawdę nie są aktem prawnym. I tu znowu wracamy do tych praw zamówień publicznych i do tego rozporządzenia odpowiedniego ministra w sprawie definicji, w sprawie tego kosztorysu inwestorskiego i tak dalej. I tu padło właśnie, mówiłem wcześniej, będzie nawiązanie do tej definicji przedmiaru robót, gdzie jest to dokument zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z szczegółowym opisem, miejscem i tak dalej. To wszystko jest do
do przeczytania w ustawie albo tu korzystając z tych materiałów, które będę udostępniał, ale w stosunku do wcześniejszej wersji usunięto wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych. Czyli tak naprawdę okazuje się, że przynajmniej w mojej praktyce to doszło do tego, że inwestorzy, czy tam przedstawiciele jednostek budżetowych w kolumnie kod pozycji życzyli sobie nie wpisywania, powiedzmy, podstawy czy tam numeru katalogowego z nazwą katalogu, który służył do wyliczenia kosztu jednostkowego czy wartości całej pozycji. To dochodziło do różnych dziwnych rzeczy, że ktoś tam wpisywał jakieś swoje kody własne. Miałem sytuację, że po prostu ktoś usuwał literki KNR, a zostawał odpowiednie cyfry, więc i tak dało się do tego dojść, co to było. Sam nieraz musiałem odtwarzać kosztorys, który gdzieś tam trafiał do mnie przedmiar z takimi dziwnymi kolumnami. Gdzieś to w życiu po prostu, życie to zweryfikowało i tak naprawdę mimo tego, tej zmiany w rozporządzeniu, chyba dalej te nazewnictwo kodu pozycji zostało już, że tak powiem, nie usuwa się tego. To różnie bywa, ja już się spotykam z tym, że nikt się nie bawi w usuwanie tych literek albo nadawanie jakichś innych pozycji. Ale jednocześnie tu nie chodzi o to, o sprawę techniczną, jak to wpisywać, tylko tak naprawdę katalog przestaje być podstawą. Tak jak kiedyś, powiedzmy, to kosztorysowanie opierało się o te katalogi wprost, tak tutaj one są dopiero na drugim miejscu. Jak zajrzymy do tego rozporządzenia, tu widzimy kawałek tego paragrafu piątego. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosuje się w kolejności analizę indywidualną. Nie przeskoczyłem w tą stronę. A dopiero na drugim miejscu kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określonych w odpowiednich katalogach. I tu pada słowo katalogi, czyli gdzieś tam formalnie te katalogi istnieją, ale tak naprawdę są na drugim miejscu. To samo w punkcie drugim, to co widać wyżej. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji stosuje się w kolejności analizę własną, dane w punkcie drugim, dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualnie publikacje. I oczywiście wskaźnik cenowy, to co też widzimy w tym ostatnim fioletowym zdaniu, określa się na podstawie danych rynkowych lub w przypadku takich na podstawie powszechnie stosowanych katalogów i informatorów cenowych. Czyli jakby tutaj ta w cudzysłowie cena rynkowa i ta analiza indywidualna jest jakby ponad. Podsumowując jakby ten wątek, katalogi nie są obowiązkowe. Oczywiście można je stosować, natomiast można się na nie powoływać, natomiast one nie są jakby dokumentami obligatoryjnymi, więc całe to kosztorysowanie tak naprawdę warto korzystać z tych katalogów, zwłaszcza jak się stosuje do wszystkich tych zaleceń o tym, o czym w tym wariancie szkoleń, tych wykładów podstawowych była mowa, czyli jak korzystać z opisów, jak korzystać z mnożników, czym są te założenia do kosztorysowania, jak dobierać te katalogi. Postępując w ten sposób, nawet osoba mniej doświadczona z bardzo dużym prawdopodobieństwem zrobi po prostu dobry kosztorys, który nie będzie budził gdzieś tam z wątpliwości w przypadku jakichś sporów czy rozliczeń. Oczywiście zakładając, że pewne składowe będą, typu tam robocizna i wskaźniki będą określane zgodnie z tym, co tam strony ustalą między sobą. Także te katalogi są pomocne, ale nie są zupełnie obowiązkowe. Druga rzecz, która jest taka ciekawa prawnie, to te zapisy w założeniach ogólnych w tych katalogach, gdzie, że tu sam zacytuję to zdanie, że w przypadku korzystania z katalogów jako podstawy rozliczeń trzeba uwzględniać warunki, przy których były opracowywane normatywy. I to na ogół mamy, co tu widać na przykładach, zapisane w jakichś założeniach ogólnych albo we wprowadzeniu do katalogu.
Nawet te nasze podstawowe i w wydaniu KNR 202 i 202 w wydaniu WCTOP zawierają takie określenia jak, że normatywy zostały podane, ustalone w przeciętnych warunkach miejscowych. Tu już pada hasło przeciętne, które nie jest nigdzie zdefiniowane i daje to różne pole manewru. W drugim katalogu nie dotyczy elementów budynków budowli projektowanych w sposób znacznie odbiegających też od przeciętnych warunków. Znowu pytanie, czym są przeciętne warunki, bo tego nie ma w żadnych rozporządzeniach ani w żadnych też innych dokumentach formalno-prawnych. Też pada coś takiego jak hasło, jak obiekty reprezentacyjne. Też pytanie, co to jest, bo równie dobrze może być to obiekt jakiejś użyteczności publicznej o jakiejś wysokiej randze, a równie dobrze to może być o bardzo wysokim standardzie jakiś dom jednorodzinny. W katalogu 201 mamy przykładowy zapis, że katalog nie dotyczy to samo robót i budowli ziemnych zaprojektowanych w sposób znacznie odbiegających od przeciętnych. W katalogu 205 mamy zapis, że normy opracowano dla robót wykonywanych w normalnych warunkach, bez przeszkód i utrudnień. Znowu pytanie, co to są normalne warunki. I przykładowo jeszcze, tak naprawdę moglibyśmy otworzyć większość katalogów i tam niektóre mają bardzo ogólne i powiedzmy nie mają aż takich mocnych wskazań. Te, które są uzupełnieniem wyżej wymienionych, to się odwołują do nich. Ale też potrafimy jeszcze przykładowo te trzy katalogi, że na przykład pada hasło, że w katalogu uwzględnia się procesy technologiczne w warunkach właściwej organizacji technologii bez utrudnień z tytułu uciążliwości, szkodliwości dla zdrowia. Też bardzo ogólne stwierdzenie, które daje furtkę do powiedzmy ingerencji w normatywy i w nakłady rzeczowe. W kolejnym katalogu mamy znowu, że normatywy powstały przy założeniu właściwej organizacji i przeciętnych warunków wykonywania prac, a już na przykład takim bardziej przystępnym dzisiejszym czasom technologia docieplenia budynków, gdzie jest zapis jeszcze inny, że nakłady rzeczowe opublikowane w mniejszym katalogu mogą stanowić podstawę do planowania, bilansowania, kontroli, rozliczeń między wykonawcą i inwestorem. Czyli jak widać, bazujemy w jakimś tam środowisku formalno-prawnym na drodze tych rozporządzeń prawa budowlanego i innych przepisów, a tak naprawdę korzystamy w sposób nieobowiązkowy albo bardzo dyskusyjny z tych katalogów. Uważam, że jeżeli jest konieczność i uzasadnienie ingerencji w te normatywy, to trzeba to robić, ale najlepiej unikać jakichś zmian w przypadkach jakichś spraw spornych, bo jak do tego podejdą rzeczoznawcy i w przypadku jakichś postępowań sądowych, to tego tak naprawdę nie wiemy, dopóki się sprawa jakaś, jeżeli taka sprawa była, nie zakończy. I ostatnią ciekawostką odnośnie tych aktów prawnych jest zapis dotyczący przedmiarowania robót tymczasowych. Zakładam, że na tym naszym etapie dzisiaj, czyli tym poziomie średnio zaawansowanym, mamy już wiedzę, czym są te roboty tymczasowe. Też często poruszałem ten wątek, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. W rozporządzeniu mamy zapis, że te roboty tymczasowe należy przez to rozumieć prace, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. I teraz z jednej strony nie powinniśmy tych prac liczyć w przedmiarze robót, ale z drugiej strony pojawia się zapis, ten ostatni fioletowy punkt drugi, że w tabeli przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych, ale z wyłączeniem przypadków, gdzie istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. No i te uzasadnione podstawy to jest też całe pole manewru do różnych interpretacji
własnych. Ja sam niejednokrotnie na wcześniejszych ich wykładach i zarówno o tych wspomnianych o robotach powiedzmy dodatkowych czy zamiennych, czy też również w podstawach bardzo często zwracam uwagę, że te roboty tymczasowe to jest coś takiego też nieokreślonego. Przykładowo sprzedajemy wykopy. Ciężko też powiedzieć, że zawsze są projektowane te wykopy. Wiadomo, że mamy pewne warunki BHP, warunki techniczne i tak dalej, gdzie możemy przewidzieć, jakie są konieczne, o jakich parametrach do wykonania danych elementów, jakie wykopy potrzebujemy, ale tak naprawdę nie sprzedajemy ich jako obiektu. Oczywiście koszt jakimś protokołem odbioru jest wskazywany płatnikowi i się płaci, ale później tych wykopy zasypujemy, ich fizycznie nie ma. Podobnie sprawa jest z rusztowaniem, gdzie też powiedzmy odbieramy rusztowanie pod względem technicznym i powiedzmy bezpieczeństwa i jest ono na przykład może być składową odrębną pozycją w kosztorysie, natomiast nikt tego nie kupuje jako docelowego elementu. Więc to jest pole popisu dla jakichś prawników i niestety do długich sporów w przypadku, kiedy jakieś takie spory zaistnieją. To też odsyłam do różnych wcześniejszych szkoleń, gdzie było poruszane wiele wątków. Powiedzmy, jak korzystać z tych niechcianych, z tych KNR-ów, które mają równie wielu zwolenników, co przeciwników. To zawsze ta odwieczna dyskusja się toczyła, czy to jest stare i się nie nadaje, czy jednak dalej można z tego korzystać. Ja myślę, że przy tych aktualnych różnych nowych katalogach, przy pewnych poprawkach, aktualizacjach starych i przy możliwości ewentualnie jakichś tam analiz indywidualnych też było takie szkolenie, gdzie po kolei było wskazane, jak z tego korzystać, tak żeby później nie mieć teoretycznie, bo to nigdy tego nie wiemy, ale żeby jak naj zminimalizować szansę, że ktoś takiego kosztorysu nam się, brzydko mówiąc, doczepi. I na tym powiedzmy, byśmy zakończyli kompletnie kwestię tych wątków formalno-prawnych, poza tym, że jeszcze oczywiście te podstawowe wzory, trochę to jest powtórka tego, co pojawiło się na wykładach o podstawach kosztorysowania, powiedzmy z jakimiś jeszcze dodatkowymi wzorami. Te wzory też się pojawiają w rozporządzeniach, pojawiają się w dosyć szerokim aspekcie w standardach kosztorysowych wydawanych przez odpowiednie stowarzyszenia. Nie jestem fanem tych wzorów. Ta nasza matematyka, jeżeli korzystamy z tych programów kosztorysowych, wiemy, że to nie jest nie wiadomo jak skomplikowane, to nie są działania. Mnożymy ilości przedmiarowe czy obmiarowe razy cenę jednostkową, która się składa też z różnych RMS-ów i te RMS-y i tak dalej. Możemy te wzory rozłożyć bardzo, bardzo szeroko. One będą na pewno groźnie wyglądały, a wiem, że to nie jest nic nadzwyczajnego, a dzisiaj jeszcze w dobie tego powszechnego korzystania z programów myślę, że nie ma co tutaj analizować, co w tych wzorach, jak się nazywa. Gdyby ktoś chciał, to zachęcam do przeczytania. Tu jeszcze w stosunku do tego wariantu podstawowego wskazuję te koszty pośrednie, że liczymy je standardowo od robocizny i sprzętu. A na kolejnym slajdzie będziemy widzieć, że oczywiście zysk liczymy i od robocizny i sprzętu, jednocześnie też od kosztów pośrednich. I to w procentach. Gdyby ktoś chciał z Państwa analizować te wzory, to zachęcam do śledzenia literatury, a ja myślę, że nie będzie celowe omawiania tych wszystkich sigm, mnożników, nazw, co się składa na te ceny, bo myślę, że każdy intuicyjnie to czuje, jesteśmy inżynierami albo mamy to umysły ścisłe, skoro zajmujemy się kalkulacją robót i przy tak w sumie nieskomplikowanych działaniach, to czujemy bez analizy takich wszystkich wzorów.
I tak naprawdę zamykając część taką formalną, powoli chciałbym jakby przejść do takiej części, możemy to w cudzysłowie nazwać filozoficznej, czyli jakby takiego wątku, w którym tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć na pytanie, co to jest ten poziom średnio zaawansowany, czy w ogóle zaawansowany w przypadku kosztorysantów. Też na jednym z wykładów powstało mi takie hasło, które pozwoliłem sobie sam tutaj od siebie pożyczyć, świadome kosztorysowanie. Jeżeli chodzi o podstawy, to ten cykl, powiedzmy, wcześniejszych szkoleń bardziej był nastawiony, albo więcej, no, praktycznie tylko i wyłącznie na odpowiedzi na pytania, jak kosztorysować, czyli jeszcze raz, jak korzystać z tych katalogów, czym są te opisy, czym są założenia do kosztorysowania, czy są założenia do przedmiarowe, czy jest silniejsza specyfikacja techniczna, czy nasze założenia w katalogach, jak korzystać z mnożników, te wszystkie nasze te nomenklatury kosztorysantów, typu właśnie te krotności, sumy częściowe i tak dalej. Ta cała jakby technika, która pokazuje jak, łącznie z tym, jak korzystać z katalogów. Na jednym ze szkoleń było wskazane na przykład, na ile sposobów można policzyć. Oczywiście to nie były wszystkie, ale to nie było 1, 2, to było chyba z 8, na ile można policzyć na przykład ocieplenie ściany, ile sposobów można podejść do wykonania kalkulacji ścianki zwykłej GK, czy płytek podłogowych, albo tynku. I tak naprawdę w podstawach uczymy się, jak korzystać z tych katalogów, dlaczego tych pozycji jest na przykład tyle do wyboru, jak wybrać najlepszą dla nas, albo która pozycja może być ryzykowna, że staramy się zawsze jak dobrać katalog jak najbliżej, najbardziej odpowiadający danej sytuacji, oczywiście jak najbardziej aktualny czasowo. A myślę, że już ten poziom bardziej zaawansowany nie wskazuje już tylko, nie odpowiada też na pytanie jak kosztorysować, ale również i co kosztorysować. I to nie na zasadzie, że mamy na przykład właśnie wspomnianą ścianę do ocieplenia i po prostu my wiemy, że to jest ściana do ocieplenia, ale też, że już mamy, powiedzmy, większą świadomość tego, z czym wykonanie takiej ściany się wiąże. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na pracę kosztorysanta, to my znajdujemy się w takiej niewdzięcznej pozycji, gdzie oczywiście kosztorysantem może być osoba bez uprawnień budowlanych. Nie ma ustawowo wskazanych, kto może, a kto nie może wykonywać kosztorysów. Natomiast my gdzieś jesteśmy tak między mocnymi personami, jakie są na przykład projektant, czy tutaj architekt, autor projektu, a kierownik budowy. Czyli my już gdzieś musimy mieć z tyłu z głowy to, że wychodząc z poziomu podstawowego, musimy, powiedzmy, mieć taką wiedzę, która pozwoli nam rozwinąć czasem myśl projektanta albo być uzupełnieniem tego, co jest zawarte w projekcie, i przewidzieć naprzód też to, co kierownik budowy czy nadzór budowy wymyśli, żeby te roboty, nie tylko żebyśmy wiedzieli, jak je skosztorysować, ale już musimy też przewidzieć, jak je faktycznie później wykonać. O tym, czy jeżeli byśmy już wiedzieli, jak kosztorysować i co, to już w ogóle byłoby w dalszych etapach bardzo wskazane, ale to są już tam, powiedzmy, jeszcze poziom wyżej, albo powiedzmy poziom tylko zaawansowany, nie średnio, kiedy już jesteśmy w stanie też wiedzieć jak i co, ale też umieć zweryfikować, powiedzmy, cenę, która nam wychodzi z działań tych podstawowych, z których korzystamy, wykonując kosztorys. Idąc jeszcze dalej, dobrze jest, kiedy wiemy, w jakim celu i dla kogo wykonujemy ten kosztorys, bo to też inaczej dobieramy
stawki czy wskaźniki. Wiem, że ktoś tutaj na czacie zapytał o wskaźniki, ale myślę, że do pytań z czatu wrócimy w przerwie albo po przerwie. A wracając tu do tej mojej myśli, nie tylko musimy wiedzieć, jak kosztorysować, ale co i w jakim celu. I teraz tak patrząc na czynność, jaką jest wykonywanie kosztorysu, to tak naprawdę przynajmniej ze swojej praktyki tak ja bym to podzielił, że to zależy od kilku czynników. Ta nasza praca jest wypadkową, powiedzmy, takich czynników formalnych, czyli w zależności, czy jesteśmy wykonawcą, czy powiedzmy wykonawcą w sensie generalnym wykonawcą, czy jakimś tam podwykonawcą w firmie wykonującej roboty, czy jesteśmy kosztorysantem tworzącym kosztorys inwestorski, czy jakąś osobą, która rozlicza na przykład jakieś dalsze etapy. Nasze działania zależą po pierwsze od czynników formalnych, czyli umowy, które nas wiążą, albo od jakiegoś zlecenia, które powoduje, że przystępujemy do kosztorysu. Jeżeli na przykład jesteśmy w firmie, która ma to czyste rozliczenie, czyste w sensie ryczałtowe i ten kosztorys inwestorski nie funkcjonuje, dopóki nie zajdzie jakieś nowe okoliczności, to my pracy nie mamy. Nasza praca już była wykonana wcześniej i tu niewiele możemy. Jeżeli mamy możliwość rozliczania robót zamiennych, dodatkowych, to korzystamy z tej możliwości. Wiele od tego, jak my podejdziemy do pracy kosztorysanta, będzie to również wypadkowa jakby dokumentu pierwotnego, czyli jeżeli wykonujemy kosztorys inwestorski, wiele zależy od tego, na ile jesteśmy w stanie dobrze odczytać albo na ile dobrą dokumentację projektową otrzymujemy, na ile jesteśmy w stanie wyłapać może błędy, wyłapać te roboty, które wprost nie wynikają z dokumentacji, a będą do wykonania. Jeżeli jesteśmy oferentem w jakimś postępowaniu o zamówienie publiczne, to korzystamy również z dokumentacji, czasem z przedmiaru. Wiele zależy, na ile my ten przedmiar potrafimy sami zweryfikować, odczytać, czy ewentualnie wskazane w nim nakłady, czy sugerowane przez ten przedmiar nakłady, na ile potrafimy urealnić do oczekiwanych przez nas ilości. Równie podobną sytuacją jest to, że jeżeli mamy kosztorys ofertowy i z niego wynikają, czy nie z niego, ale jeżeli jest sytuacja, że pojawią się właśnie dodatkowe rozliczenia, to ten kosztorys ofertowy będzie w znacznym stopniu, jak i wcześniej ta umowa, rzutował na nasze rozliczenia dalej. Bo pytanie, czy będziemy korzystać z tych dotychczasowych cen, czy trzeba będzie coś doliczyć indywidualnie. Generalnie trzecim takim chyba najbardziej odczuwalnym czynnikiem, poza tym formalno-prawnym i tym czynnikiem, o tym mówię, o tym dokumencie jakby pierwotnym, to jest nasz ten czynnik ludzki, czyli to, co tu sobie na potrzeby tej prezentacji zdefiniowałem jako predyspozycje indywidualne wynikające z różnych innych okoliczności, czyli tak jak to doświadczenie ogólne w budownictwie. Znacznie łatwiej kosztorysować, kiedy tylko nie wiemy właśnie jak, ale wiemy co. Kiedy byliśmy na budowie jako nie wiem, powiedzmy osoby z nadzoru albo w jakiejś tam innej formie i my widzimy, że na przykład tynkowanie w obiektach istniejących, a tynkowanie obiektów nowo wznoszonych to trochę inna sytuacja, kiedy widzimy jakie te szerokości wykopów nie tylko wynikają ze spraw BHP, ale powiedzmy jak łatwiej wykonać, nie wiem, szalunki, je demontować, montować, jakie są potrzebne przestrzenie. Jeżeli na przykład widzimy, że jesteśmy w nowo projektowanym, nowo budowanym obiekcie, gdzie mamy surową klatkę schodową jeszcze bez wykończenia, że na przykład jej zabezpieczenie tymczasowymi poręczami różnymi innymi i zabezpieczenie różnych innych miejsc, nie wiem, otworów w stropach, że to też są pewne nakłady. Jeżeli nawet patrzymy na ścianę, to też wiemy, że często tak jak się potocznie mówi, cena ocieplenia ściany to jest jakaś tam cena robocizny materiałów plus rusztowanie, że to rusztowanie nie rozkłada się wprost proporcjonalnie do ilości ścian, jest większe uzależnione od odległości od ściany, że no, czasem obrys budynku to nie równa się obrys rzutu rusztowania.
że to rusztowanie na przykład jest jego wymiar uzależniony od modułu, od, jeżeli chodzi o szerokość i wysokość. I powiedzmy, takie doświadczenie praktyczne gdzieś na budowie bardzo, bardzo rzutuje na naszą pracę jako, jako kosztorysantów. Ten wątek na pewno będzie poruszany troszeczkę dalej w tym wątku dotyczącym gdzieś tam powiedzmy prac drogowych i nawiązania do prac kolejowych. I myślę, że to jest to doświadczenie albo w inny sposób zdobyta wiedza dużo bardziej ułatwia i sprawia, że kosztorysant przechodzi na ten poziom powiedzmy bardziej zaawansowany. Oczywiście na to rzutują też przyzwyczajenie własne, bo jeżeli mamy już pewną jakąś praktykę własną, to też potrafimy już szybko skorzystać, nie szukać, tylko już wiemy na przykład te wspomniane wcześniej ścianki GK, czy na przykład tynki, czy to płytkowanie, czy ocieplenie, z jakich katalogów, z jakich norm korzystać, gdzie są jakieś pułapki, gdzie są jakieś rzeczy, które możemy zgubić, typu podwójna siatka parter, że są pozycje, które nie mają kołkowania, a są katalogi, które mają to wszystko gdzieś osobno. Też nam jest łatwiej, jeżeli już mamy jakieś takie swoje ścieżki kosztorysowe wydeptane, to mamy tak zwane swoje przyzwyczajenia. No oczywiście na tą naszą pracę ma również wpływ standard, jak to nazywam, standard indywidualny jednostki wykonującej kosztorys. Możemy wykonywać kosztorys dla kogoś, kto ma powiedzmy określone swoje stawki i tutaj działamy inaczej. W sposób jakby wykonania kosztorysu generujemy to, że on będzie dopasowany do oczekiwanych kwot, ale równie dobrze może być tak, że możemy się dopasowywać do jakichś standardów jednostki, dla której jest wykonywany kosztorys. Ktoś sobie może, czasem też o tym wspominałem, na przykład zażyczyć, żeby pewnych robót w przypadku takim tymczasowych na przykład nie wykazywać albo żeby wręcz pewne pozycje były w jakiś sposób określone, wykonywane. Generalnie podsumowując jakby ten wątek filozoficzny, ten kosztorysant na poziomie zaawansowanym, średnio zaawansowanym, to jest przede wszystkim osoba, która już wie jak, bo to jest już poziom podstawowym i wie co. Wie jak skonstruować ten kosztorys, aby nie zgubić pewnych prac albo w odpowiedni też sposób ten kosztorys zbudować pod względem jakby tej agregacji robót i umieć odzwierciedlić te składowe całego procesu. Tak naprawdę to się sprowadza do tego, że ten przedmiar robót jest sprawą kluczową. Oczywiście, że później dobranie albo pewnie korekta czy ingerencja w jakieś nakłady rzeczowe też jest bardzo ważna i dobranie później cen, ale tak naprawdę wszystko zacznie się od dobrego przedmiaru, od przedmiaru, który powiedzmy nie zgubi żadnych robót, przewidzi te wszystkie roboty, które trzeba ująć jakby dodatkowo, nawet jeżeli te roboty nie są wyszczególnione w projekcie. Przykładowo to jest też taka pozycja, która gdzieś na kilku wykładach się pojawiała, ja do niej też nawiązywałem, to któryś z uczestników kiedyś wskazywał, czy to powinno się liczyć na przykład utwardzenia platform roboczych dla pracy ciężkiego sprzętu typu palownica czy jakiś inny ciężki sprzęt do wykonania wzmocnień gruntów czy jakichś innego przygotowań do posadowień pośrednich. I tak naprawdę to są bardzo kosztotwórcze czasem pozycje. Moim zdaniem one jak najbardziej powinny się znaleźć jako osobna pozycja w kosztorysie, a na przykład w ogóle może o tym projektant nie wspominać w swoich opracowaniach projektowych. No i oczywiście ostatnim punktem poza wykonaniem tego kosztorysu i tak dalej, i tego przedmiaru, to jest weryfikacja tych cen, ale to już powiedzmy będzie już też poziom już powiedzmy bardziej zaawansowany, kiedy już umiemy popatrzeć na te ceny swoim okiem i z doświadczenia wiem, że na przykład cena tynku przykładowo w
To też jest wskazanie przez jednego kiedyś z uczestników, że według kelnerów nie jesteśmy w stanie zrobić dobrej rynkowej ceny tynku. I oczywiście, gdyby taka pozycja była osobna i mielibyśmy tylko sprzedać usługę polegającą na wykonaniu tynków i to zrobić katalogiem, to nie byłoby to, to byłaby cena za wysoka. Natomiast jeżeli taka pozycja zginie w całej, powiedzmy, w całej kalkulacji dotyczącej budowy czy przebudowy jakiegoś całego obiektu, to nawet jeżeli ta cena będzie trochę nierynkowa, to ona nie jest jakaś tam tragiczna, ale powiedzmy nie jest, nie wychodzi to cena na oczekiwanym poziomie, to taka cena tutaj nie zniszczy nam kosztorysu. No gorzej właśnie, jak tak wspomniałem, gdyby to była tylko usługa polegająca na wykonaniu tego tynku, to na pewno osoba by doświadczona zweryfikowałaby tą cenę, zaingerowałaby w jakimś mnożnikiem w robociznę i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie zaawansowanie polega przede wszystkim na tym, że zaczynamy łapać takie rzeczy. Nie tylko jak, ale przede wszystkim co. Padło tu hasło agregacja robót i nie ukrywam, że też to pytanie kilka razy się pojawiło we wcześniejszych wykładach. Dla mnie jest to jakieś pojęcie takie bardzo hasłowe, cytując tutaj standardy kosztorysowania, to taka agregacja to tak naprawdę spójność, czytelność, przejrzystość zestawienia kosztów w formie kosztorysu. To trochę się łączy z tym, co nazywamy, co ja nazywałem jakby budowaniem kosztorysu zgodnie z chronologią procesu technologicznego. Oczywiście biorąc poprawki na to, że to nie wszystko da się tak szczegółowo rozpisać, to znaczy można, ale byłoby to bezcelowe, gdybyśmy mieli na przykład liczyć ułożenie dyskowania, zbrojenia, zalanie betonem, przejście na następny element i tak każdą czynność, każdy element konstrukcyjny w ten sposób rozbijać. Oczywiście można, ale ten kosztorys wtedy się zrobi wiadomo jak długi. Natomiast zachowanie pewnej chronologii, czasem właśnie to wspominałem, nie zaczynajmy kosztorysu od dachu, chyba że dotyczy tylko dachu, ale od fundamentów idąc w górę i sprawy wykończeniowe na końcu. Przy okazji właśnie wskazuję, jak do tej agregacji, jak to do tego podchodzą standardy. To powołuje się na wydawnictwo SKB. I na przykład mamy te grupy robót, rodzaj robót, asortyment, elementy, roboty proste. I przykładowo, jak w przypadku na przykład takiej konstrukcji, czy w przypadku fundamentów, jakby to się rozkładało. Te całe grupy robót, te standardy dzielą na tak naprawdę, to później może być pomocne przy dobieraniu tych wspominanych na ostatnim wykładzie o robotach, o kosztorysowaniu, o podstawach kosztorysowania, o tych kodach CPV. Natomiast mamy te grupy robót, to widać. Przygotowanie terenu, wznoszenie konstrukcji, roboty wykończeniowe, instalacje budowlane, wyposażenie stałe, zagospodarowanie terenu, infrastruktura zewnętrzna. Ja mniej więcej tu w nawiasach w 100% nie wpisywałem wszystkiego, ale wskazywałem, jak to sobie by twórcy standardów sobie życzyli, jak dzielić te roboty. Jest pewna niekonsekwencja i zawsze to życie musi zweryfikować i dobry kosztorysant to oczywiście dobrze ubierze, bo na przykład ta stolarka okienna pojawia się i w robotach wykończeniowych, a jednocześnie i w konstrukcjach budowlanych. Nie pada tam hasło, chyba że to jest zewnętrzna i wewnętrzna, ale tak naprawdę możemy wydzielać poszczególne działy dla powiedzmy tej czytelności i przejrzystości. Przykładowo, ja to jest jak się jeden z moich starych kosztorysów, jeżeli ja nie mam tego podzielonego, ale to tak intuicyjnie wyszło, że mamy jeden prace ziemne, dwa prace konstrukcyjne i tu się dzielą na różne inne jeszcze poddziały i tak naprawdę reszta tych prac według tego standardu agregacji robót powinna być też poddziałami tego działu 2. One są działami osobnymi. Stolarka okienna jest, jak tu widać, 11 działem. Dzieli się też na jeszcze dla czytelności, właśnie przejrzystości, na drzwi, okna i jakieś okna połaciowe, klapy oddymiające.
I wydaje mi się, że jakiś taki podział chronologiczny i rzeczowy jest zachowany, nawet jeżeli to nie jest tak ściśle według tego standardu agregacji, to mniej więcej cały sens nie jest tych rozliczeń zaburzony. A generalnie taki podział, co też jest ważne, żeby budować kosztorys według jakiegoś takiego podziału, zawsze też na to wskazuje, żeby dało się pewne rzeczy oszacować i porównać w sensie takim, żeby przewidzieć, czy jakieś dane koszty gdzieś nie zawierają jakiegoś błędu, bo nie ukrywajmy, że w dobie naszej tego prędkiego działania, spływania czasem dokumentacji w ostatniej chwili, jakichś zmianach, zrobienie jakiegoś czeskiego błędu jest bardzo proste, nawet przy korzystaniu z tych naszych programów kosztorysowych, które tam pomagają, dbają, pilnują, czy jakieś sprawy się mogą przemnożyć, typu właśnie kilogram, tona, jakiejś tam cenie stali czy jakiegoś innego materiału typu zaprawa. Tu czasem mała pomyłka potrafi wywalić wynik i dobrze właśnie popatrzeć na to w ten sposób. I powiedzmy to tyle o agregacji robót. Myślę, że mógłbym powoli przechodzić do tych katalogów branżowych, ale jeszcze chciałbym zajrzeć przed przerwą na czat. Ktoś tu napisał, panie, panowie, oj, uciekło mi, ale tu coś było, że problem zaczyna się dopiero w sądzie. Ktoś zapisuje analogię, nie różni się niczym od analizy własnej. No i tak i nie, bo czasem możemy zaadoptować wprost bardzo podobne. Oczywiście to nie jest jakiś tam błąd i to tylko taki spór o nazewnictwo by się toczył, gdyby z tym dywagować. Możemy poprzez analogię bardzo podobną robotę wykorzystać do policzenia innej bardzo podobnej roboty. Oczywiście możemy też poprzez analizę własną dojść do tych samych wniosków. Nieważne, ważne, żeby faktycznie to liczyć rzetelnie. O kurczę, idą jakieś takie nie budowlane wątki. Nie będę poruszał, bo nas czas goni. Jako projektant elektryk napisał pan Adam, samodzielnie często kosztorysuje. Jest to doskonała metoda weryfikacji poprawności rozwiązań projektowych. Tak, to jest znaczy to wiąże się też z tym, że właśnie jest to już jakby taka podstawa do wejścia na taki poziom, gdzie jesteśmy w stanie weryfikować i założenia projektowe i kosztowe. I to jest też bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli kosztorysujemy też sami dla siebie, bo to wiemy, czego oczekujemy. Panowie i panie, jak to w życiu, problem i analiza pojawia się dopiero w sądzie. Śmiech. No właśnie to jest to, co zawsze zachęcam, że dobre wykonanie kosztorysu i nie uzasadnione, póki nie musimy ingerować, najlepiej korzystać zgodnie z kilkoma wcześniejszymi wykładami czy z tymi podstawami z katalogów czasem wprost. Dopóki faktycznie nie ma wyjścia i jest ta potrzebna ingerencja, to uzasadnienie, powiedzmy, zmiany tych warunków, to o czym, o tych trzech aspektach, jak to prawnie mamy te luki, te furtki do interpretacji. Natomiast pamiętajmy, że też zawsze jest ktoś po drugiej stronie, kto będzie miał inną analizę i tu nie można uciekać sobie gdzieś zupełnie tak bezrefleksyjnie.
Tu jest jakaś dyskusja o biegłych, ale musiałbym cały ten wątek przeczytać w tym małym okienku czata. Tu ktoś napisał, że tu się zgadzam, poza PZP zawsze korzystam z analogii. No i dokładnie tak, do prawo zamówień publicznych, chociaż wbrew temu, co sam powiedziałem, gdzie te katalogi nie obowiązują, ale powiedzmy, tam będzie takie wskazanie, takie ukierunkowanie na korzystanie z tej standardowej metody z wykorzystaniem katalogów. I jak najbardziej w tym środowisku, w obrębie zamówień publicznych najlepiej się trzymać jak najbardziej tych norm wprost, na tyle, na ile się da. Natomiast oczywiście poza zamówieniami jest to dowolność, czy my napiszemy to według jakiegoś analizy własnej, czy po prostu podamy kwotę z ceny między stronami, to jest sprawa dowolna. Dotujące środki zewnętrzne przy weryfikacji kosztorysów nie analogię uznają jako koszty niekwalifikowane. No i to oczywiście też może być problem, bo nie wiem, czy to jest gdzieś, takie wątki są usankcjonowane, gdzieś prawnie jak podchodzić o takich rzeczach. Z jednej strony też ustawa o zamówieniach publicznych też wskazywała, żeby pewne elementy dodatkowe rozliczać w sposób właśnie wprost średni, po to, żeby nie powstały jakieś domniemania zawyżania cen bądź zaniżania, tu raczej zawyżania. A z drugiej strony ktoś napisał, że nie spotkał się z taką sytuacją. Właśnie to jest tak to ciekawe to w budownictwie w ogóle, że chociaż budujemy często bardzo podobne obiekty, to zawsze uczymy się czegoś nowego i tak samo jak to kosztorysowanie jest teoretycznie bardzo proste i nieusankcjonowane tak bardzo prawnie, bo jak widać te rozporządzenia i te akty prawne, to nie jest jakaś tam wielka lektura, a tak naprawdę możliwości interpretacji tych zachowań jest bardzo dużo. Przechodzę do drugiej części od razu, która też nawiązuje jakby do tego, kiedy wiemy jak i wiemy co. Czyli ja tak chciałem właśnie nawiązać do tak zwanych tych branżystów, wątków branżowych i jak to podejść kosztorysowo do takich prac, na przykład jak prace drogowe. Jeżeli spojrzymy na te katalogi nasze dostępne, to tak jak tutaj widać na prezentacji, mamy kilka tych katalogów, tu jest akurat pokazane, chyba na kolejnej stronie będą jeszcze dwa, ale to już związane z oznakowaniami, ale tak naprawdę możemy bazować na tym przede wszystkim 2, 3, 1, który bardzo, bardzo szeroko pokazuje, jak można kosztorysować wszelkie te roboty drogowe. Mamy ten KNNR-6. Wszystko tu widzimy, że to jeszcze na szczęście są starsze katalogi, ale też widać, że to już ładnych parę lat minęło od ich wydania. Tu widzimy AT03, czyli wydawnictwo Athena Softu, gdzie w roku 2000 zrobiono uzupełnienie do katalogu 231. Ale tak jak z mojego doświadczenia wynika i tak jak często obserwuję jakieś różne i przetargi i sobie popatrzę czasem właśnie a propos tych doświadczeń, zachęcam do na przykład korzystania, jeżeli Państwo szukacie jakichś różnych rozwiązań, też pomysłów, jak kosztorysować albo mamy jakieś wątpliwości, to przejrzenia tych dostępnych materiałów, zarówno i projektowych, a w tym i przedmiarowych, jako załączników do dokumentacji przetargowej. Przyznam szczerze, że całe to akurat budownictwo, jeżeli chodzi o drogi, wydaje mi się bardzo proste. Mamy tych kilka katalogów. Następnym katalogiem tutaj jest AT04. Mamy kolejne uzupełnienie do 2.31, tu akurat nie znalazłem tego rocznika. No i kilka takich pomocniczych, które nam się pojawiają. Oczywiście, że korzystając z tych katalogów kalkulujemy jakby ściśle te roboty drogowe. Gdzieś tam oczywiście pojawiają się jakieś powiedzmy korytowania, małe roboty ziemne, ale jeżeli chodzi o roboty ziemne, to musimy oczywiście też
skorzystać z tych podstawowych albo z 4.01 w remontówce, albo z 2.01, w zależności od tego właśnie, w jakie prace ziemne, w jakim zakresie wchodzimy. Może mi się uda wyświetlić przykładowo. To jest też kosztorys znaleziony w jednym z postępowań, że jeżeli spojrzymy na takie roboty drogowe, to generalnie całość tych prac, i to też wiem też z swojego doświadczenia, oczywiście z jakimiś tam wyjątkami, ale w większości jesteśmy w stanie skosztorysować właśnie korzystając z 2.01, czyli z tego katalogu do prac ziemnych, z 2.31, z AT03. Tu gdzieś pojawia się jakaś, tu moim zdaniem powinna być analogia, bo to z tego co pamiętam, to jest katalog dotyczący infrastruktury przy jakichś obiektach elektrociepłowni, ale jak najbardziej baza katalogów daje taki potencjał do korzystania z różnych innych normatywów przy innych obiektach, które możemy poprzez jakąś analogię wykorzystać, pod warunkiem, że oczywiście te normatywy nie wariują, bo potrafią być bardzo podobne obiekty, co może pokażę gdzieś w następnym przykładzie, po tym przejściu tych prac branżowych, jak możemy się różnić, korzystając potencjalnie z bardzo podobnych robót, ale przez jakby ich specyfikę albo specyfikę obiektu, jak one się różnią. Natomiast jeżeli pojawia się jakaś pozycja, tak jak tu rozbiórka nawierzchni z betonu, jeżeli spojrzymy na ten katalog w metrach sześciennych, dlaczego z jej nie mamy skorzystać, jeżeli jej normatywy będą nam odpowiadały? Oczywiście też 4.01, całość pewnie, krawężniki, ławy, to wszystko to jest 2.31. Warstwy technologiczne, znowu 2.31, tu pojawia się też drogowy KNNR 6. Chyba też jest wspomniany tam wśród tych katalogów wymienionych jako możliwe do wykorzystania drogowego. Ale jak widzimy, że na tych kilku katalogach jesteśmy w stanie zbudować potężne kosztorysy. Jeśli spojrzymy na inny przykład budownictwa drogowego, to mamy bardzo podobną sytuację. Cała ta roboty ziemne i drogowe opierają się na tych dwóch katalogach. I tak naprawdę co najwyżej jakimiś stawkami RMS możemy regulować bądź wskazywać pewne różnice i sobie je niwelować, korzystając z tych produktów, z tych katalogów branżowych. Moim zdaniem bardzo, bardzo istotne tu jest, poprosiłbym o wrzucenie prezentacji. Tak, tu były te katalogi wskazane. Właśnie tu jest bardzo, bardzo mocny moim zdaniem nacisk na to, żebyśmy wiedzieli nie tylko jak, bo to korzystanie z tych katalogów jest bardzo proste. Akurat ten drogowy ma bardzo fajnie opisane te warstwy, te wszystkie do wykorzystania krotności, jeżeli chodzi o liczenie grubości podbudów, warstwy dolnej, górnej, skruszywa. To jest bardzo dobry wybór. Natomiast jeżeli chodzi na przykład już o jakieś bardzo szczegółowe i bardzo dobre liczenie, jeżeli to na przykład ma być kosztorys ofertowy i walczymy o wygraną w przetargu, to już na przykład nasze, w ogóle chodzi o to, że nasze katalogi nie podpowiedzą też nam wszystkiego. Na przykład nie podpowiedzą nam, czy dana powierzchnia, oczywiście możemy mieć jakieś normatywy uzależnione od wielkości, ale wielkość na przykład nawierzchni bitumicznej, jej kształt, możliwość sprzętu i wydajność, powiedzmy, na jeden dzień pracy
może być różna w zależności od tego, jak ta nawierzchnia wygląda. To może być wielki plac albo jakiś tam ciąg różnych innych powierzchni i tego nam akurat katalog nie podpowie. Cena masy, nawet jeżeli weźmiemy sobie jakąś średnią z aktualnych cenników, też może być, też nam katalog nie podpowiada, czy jesteśmy lokalizacyjnie blisko jakiejś wytwórni, czy korzystamy z jakichś własnych zasobów, więc tu musimy wiedzieć nie tylko jak, ale i co. Średnią jako kosztorys taki, powiedzmy, inwestorski, jak najbardziej możemy wycenić, ale jeżeli chodzi o już takie szczegóły, to zawsze to musimy podeprzeć faktycznie rozpoznaniem lokalnym, jakąś analizą indywidualną bądź jakąś konkretną ofertą pod dostawcy. Natomiast samo liczenie robót ziemnych uważam, że jest fajne i przyjemne. To jest akurat no, taka przyjemna branża, pod warunkiem też, że nie wchodzimy w potężne prace ziemne. To przykładowo na tych print screenach też chciałbym, żeby właśnie było widać, że po pierwsze, że cały czas bazujemy na starych, dawnych normach. To są normatywy, już niedługo będzie 30 lat, no już nawet od tego wydania tak, ale jaki szeroki wachlarz tych wszystkich, powiedzmy, asortymentu jest, że są do tego te dwa uzupełnienia. Możemy również korzystać z jakichś, o tu też jest ten przykład 13-12, gdzie takie podbudowy, poddrogi i nawierzchnie też się mogą pojawić. Natomiast my musimy mieć, patrząc przykładowo na taki rysunek, musimy mieć też wiedzę, co się dzieje poza tymi prostymi elementami, które jesteśmy w stanie, powiedzmy, zczytać z przekrojów i powiedzmy to, co jest na płasko, ten warstwa wierzchnia i kolejne podbudowy, je możemy policzyć, ale pytanie, co jest pod spodem? Tak jak na przykład tu jest napisane podłoże zagęszczone do wskaźnika 1 i chyba tutaj już nie widzę E2, 100 megapaskali. I teraz pytanie, katalogi nakładów rzeczowych nam tego nie powiedzą. Nie znajdziemy, że jeżeli mamy grunt o jakichś parametrach, to musimy zrobić taką i taką czynność. To już musimy wziąć z własnego doświadczenia, z konsultacji z kimś z drogowców bądź jakąś inną doświadczoną osobą, która nam podpowie, co z tym zrobić. Możemy różne zapisy spotkać. Może być bardzo dobry projekt, gdzie pod warstwami, dobrze dobranymi warstwami drogowymi powstanie hasło doprowadzić grunt do G1. I na przykład i co to oznacza w przypadku osoby, która powiedzmy jest na początku swojej drogi, na poziomie już gdzieś bardziej zaawansowanym, jeżeli już w tej drogówce siedzi, będzie jej po pierwsze łatwiej odczytać, nie będzie tracić czasu na szukanie tego, co jest, a oczywiście też będzie wiedziała, że nie znajdzie tej odpowiedzi w katalogu. Przykładowo to był jakiś taki malutki chodniczek, jakiś bardzo, bardzo małym fragmencie zagospodarowania terenu. Ja zaraz zobaczę, czy ten kosztorys mam. O, to był taki malutki kosztorysik, akurat to nie ściągany, to był jakiś mój też, jak widać, 401, może będzie szybciej nawet na widoku pozycję. 401, 231, 401, wszystko zamknęło się w tych katalogach. Prace brukarskie również, ponieważ tutaj nie było kwestii jakichś wielkich obciążeń, jakiejś wysokiej kategorii ruchu. Tak naprawdę pozycja ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod każdą z tych nawierzchni to było bezpieczne. Ta pozycja zawiera taki opis, profilowanie, zagęszczanie. Wiadomo, że jeżeli w przypadku jesteśmy chodnika, nie jest to dla nas jakoś niebezpieczne. Aczkolwiek gdybyśmy byli na jakiejś bardzo, bardzo newralgicznej nawierzchni, gdzie te parametry wytrzymałościowe byłyby bardzo konkretnie wymagane, to w przypadku spotkania jakichś takich bardzo specyficznych zapisów musielibyśmy
tutaj wykazać się pewnym doświadczeniem albo możliwością skonsultowania tego z kimś, kto od strony wykonawczej jest w stanie nam powiedzieć, czy możemy to właśnie te parametry uzyskać poprzez albo wymianę gruntu, albo jakieś jego zastabilizowanie, albo poprzez jakąś dodatkową warstwę do wymiany i tak dalej. I tego nam katalogi nie podpowiedzą. Tu już musimy branżowo wiedzieć co. Jak to wiemy, kosztorysowanie w tym przypadku jest bardzo proste, ale to musimy wiedzieć co. Pewnie zatrzymam w tej chwili szybko prezentację i pewnie zniknę. No i wracam, dziękuję bardzo. Patrząc jeszcze na budownictwo drogowe, tu bardzo ciekawy wątek był poruszany na szkoleniach też organizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie też jako słuchacz, skąd zresztą nie ukrywam, pożyczyłem tego print screena, który też jest pożyczony, tutaj jest wskazane na dole źródło. Musimy też wiedzieć o tych pracach ziemnych drogowych, nie tylko co się dzieje właśnie w tych warstwach, ale to jest pod spodem. Jak się zachowujemy, kiedy tak jak tu po lewej stronie, co musimy uwzględnić, jeżeli jesteśmy w nasypie, co innego, jeżeli jesteśmy w wykopie, jeżeli formujemy, liczymy skarpy, to nie tylko jak obliczyć te geometrycznie te masy ziemne, oczywiście, ale też na przykład jak je nadać im parametry, w sensie na przykład spadków, skarb, jakie możemy zadać na takich elementach. To jest też zapożyczony ten print screen, gdzie widzimy na przykład o tutaj wskazanie, jakie odległości, jakie skarpy nas obowiązują. Tego nie nauczymy się skanerów. To musi mieć to doświadczenie albo z budowy, albo na przykład doświadczenie współpracując dłużej jako kosztorysanci z jakąś jednostką projektową, albo mając na przykład tak zwaną tą informację zwrotną. To jest też często bardzo dobry weryfikator naszych założeń, niestety czasem ciężki, jeżeli na przykład jesteśmy autorami przedmiaru inwestorskiego albo tego kosztorysu i przedmiaru i to funkcjonuje już później w obiegu, w postępowaniu i pojawiają się te pytania i czasem możemy to właśnie nie chodzi o to, żeby się wykpić albo uznać, że coś może być ujęte w kosztach ogólnych albo na przykład pewne elementy należy podać albo może być jakaś uwaga, że pewnych rzeczy nie można napisać w sposób ogólny ani w specyfikacji, ani w kosztorysie, albo jeżeli kosztorys się powołuje na specyfikację, to gdzieś tam musi być to napisane. Nie wiem, czy jak to funkcjonuje, ale na przykład co zrobić z takim podłożem, co przewiduje projektant. Jak również te wszystkie ilości robót ziemnych, to jest temat zupełnie na może jakieś osobne spotkanie, jak liczyć tego typu skarpy. To jest akurat z wykładu, który mówił, jak takie skarpy, jak dbać o ich, jak powiedzmy zapewnić ich stateczność, jakie tu obowiązują nas warunki techniczne, a myślę, że zupełnie osobnym, dłuższym wykładem mogłoby być sposoby liczenia i podejścia do prac ziemnych w przypadku budownictwa drogowego. Jest to właśnie, chcę podkreślić, coś, czego nie znajdziemy w katalogach. To musimy mieć tą wiedzę osobno i katalog będzie narzędziem, które pozwoli nam wykorzystać, powiedzmy, te możliwości kalkulacyjne programu do określenia wartości końcowej danej jakiejś tam inwestycji. Jeżeli chodzi o budownictwo kolejowe, mamy bardzo podobną sytuację. Tu jeszcze jest w ogóle taka sytuacja, że te katalogi to są chyba jeszcze, jak widać, starsze. Ten mostowo-drogowy, kolejowy, wycofany, zastąpiony przez 2-3-3, już jego tutaj nie przytaczałem, ale mamy podobną sytuację. Jeżeli popatrzymy na te budownictwo kolejowe, zamyka się tak naprawdę gdzieś nam to w tych kilku katalogach. Znowu może posłużę się jakimś przykładem. A przykład tu jest taki katalog odnośnie prac torowych, gdzie mamy wszystkim 209, 231, 201, 209. Tu jakaś analiza indywidualna. Jeżeli spojrzymy na
na też takie kosztorysy, kalkulacje dotyczące torów, to dalej bazujemy na tym wskazanym 2,37, 2,09, tu na pewno KNT-16 się pojawi, KNCK-7, KNCK jeszcze chyba trójka, jeszcze się tu zastąpiona przez 2,33. Całe te kosztorysy tych robót, tych liniowych można wykonywać, korzystając tak naprawdę z tych kosztorysów dotyczących prac ziemnych i tych wskazanych kilku branżowych. Natomiast tu podstawą jest wiedza co? Zwłaszcza, że w budownictwie tak zwanym tym kolejowym te kwestie projektowe, kwestie nawet pomiarowe, jeżeli weźmiemy geodetów, zupełnie to jest inny geodeta do tych prac standardowych, inny geodeta, inaczej geodeta musi podejść do tych prac kolejowych. W przypadku na przykład określania spadków w tych robotach torowych operujemy już promilami. Ten procent to jest za duża niedokładność. To, co mamy spadek poprzeczny na drogach, na przykład 2%, w przypadku nachylenia podłużnego dla torów jest już poza normowe. Tu cały czas podkreślam, wiedza co jest tutaj dużo ważniejsza, bo ta wiedza jak tutaj w tym przypadku tych to się prosto liczy, jeżeli wiemy co. Ja nie ukrywam, że drogówka jest mi też trochę bliższa, bo z tym gdzieś tam częściej się spotykałem, natomiast sporadycznie trafia się jakieś obiekty torowe, towarzyszące, może nie jakieś wielkie linie kolejowe, ale to zawsze było poparte konsultacjami albo z projektantem o uprawnieniach tych tak zwanych kolejowych, gdzie często nawet przy konfrontacji dwóch projektantów były różne zdania i na pewno przy konfrontacji cenowej z wykonawcą. Tutaj nie mając tego doświadczenia, robiąc tych mniej kosztorysów, jestem w stanie wykonać kosztorys, natomiast ja nie jestem jego pewny, nie jestem pewny tych norm, jak również nie jestem pewny, czy w jakichś tych elementach infrastruktury kolejowej, jeżeli nie jestem branżystą w tej kwestii, czy czegoś nie zgubię. Więc tu cały czas pozostaje kwestia, jeżeli korzystamy z tych katalogów, łatwo się z nich korzysta, zasady są te same, jeżeli chodzi o korzystanie z zasad przedmiarowania, czytania założeń ogólnych, stosowania mnożników i tak dalej. Dokładnie tak jak w każdej innej branży, natomiast trzeba mieć tą wiedzę co. To też jest jakby nawiązanie, jeżeli mamy takie opracowania, które nam pozwolą jakby tutaj policzyć niweletę, policzyć prace ziemne na podstawie niwelety i podanych tych rzędnych, jest to żmudne, ale też biorąc pod uwagę czas naszej pracy i rozliczania pracy kosztorysantów, też warto przejrzeć, jakie mamy materiały do wcześniej, zanim zaczniemy liczyć. Może być sytuacja, że wydaje nam się coś bardzo prostego na pierwszy rzut oka, okaże się, że później liczenie prac ziemnych nasypów, ta geometria nas troszkę może przerosnąć czasowo. A jak również, tak jak mówię, to budownictwo drogowe liczy też się to bardzo niby teoretycznie prosto, ale też nie zawsze musi być to tak łatwo. Przykładowo końcówka wschodniej obwodnicy Wrocławia ze względów tam powiedzmy lokalizacyjnych. Zainteresowałem się tą dokumentacją, co tam jest powymyślane. Teoretycznie jakiś niedługi odcinek drogi, ale ilość przeszkód, infrastruktury, różnych innych uwarunkowań przejść przez tory. Tam chyba pojawia się most, kilka rond, ścieżek rowerowych. Zaczyna być to asortymentowo bardzo żmudne. Na pewno ubranie tego w kosztorys będzie obarczone bardzo długim przedmiarem składającym się z wielu składowych, ale na pewno będzie to inwestycja, na której licząc to tak powiedzmy kosztorysowo z ręki, na pewno by można
wiele, wiele przeoczyć, zwłaszcza, że tam jest dokumentacja, chyba z tego co pamiętam, nie chcę przekłamać, na zasadzie zaprojektuj i zbuduj. Jeszcze wracając też do zapożyczonego z wykładu pana Macieja Króla print screena, tutaj mamy budownictwo kolejowe i też pewne wskazanie, jakie nasypy i jakie warunki techniczne obowiązują przy wykonywaniu nasypów przy tego typu obiektach. I to, tak jak też powtórzę w przypadku tego budownictwa drogowego, tego nam katalog nie podpowie. To taką wiedzę musimy mieć branżową i podobny wątek był prowadzony, kiedy tu na którymś z wcześniejszych serii szkoleń, wykładów była grupa osób, która bardzo prosiła też o jak się liczy kwestie prac instalacyjnych, robót sieciowych. Ja pokazałem też parę przykładów, bo gdzieś były mi te bliższe te tematy. Natomiast cały czas jakby wracała ta sama sytuacja, że my wiemy jak. Mamy bardzo fajne katalogi, możemy liczyć te studnie, wykopy, krotności, jeżeli chodzi o kręgi w tych studniach i tak dalej. Pewne rzeczy są proste, ale jest bardzo wiele elementów, gdzie trzeba być faktycznie branżystą i nie zgubić się. Tak jak my wiemy, że osoba gdzieś tam początkująca, korzystająca tylko z katalogów, nie będzie w stanie w jakiś bardzo dobrze wcelowany cenowo sposób wycenić pewnych zabezpieczeń, jakieś komory do wykonania przycisku, czy jakiś robót palowych. Tego w dzisiejszej dobie dostępności tych technologii w konkurencji, tego wydaje mi się, że nie skosztorysujemy dobrze, chyba że sobie sami znajdziemy, no nie znajdziemy, bo to jest tak uwarunkowane od różnych innych czynników, są niektóre te prace, że tak naprawdę ktoś to musi policzyć już z ramienia jakby wykonawcy tych prac, ich jakiś projektant, który to przełoży później na koszty. Z innych jeszcze ciekawostek, żeby tu nie przedłużać tych wątków, mamy coś takiego jak te nawierzchnie tramwajowe, te zieleni. Mamy chyba ze 150 katalogów albo więcej wszystkich. Nie, przyznam szczerze, że zgubiłem się kiedyś, to kojarzyłem, teraz nie. Nie ma sensu, wydaje mi się, wszystkich branżowych omawiać, ale jak widać, jeżeli wiemy, co naprawdę mamy narzędzia jak. Jeżeli te narzędzia są niedoskonałe, możemy je sobie modyfikować, ale na przykład na ile właśnie w przypadku torowisk czy tego budownictwa kolejowego, na ile to jest przydatne, to musi ocenić już faktycznie branżysta. Z ciekawostek oczywiście też, jeżeli działamy na obiektach zabytkowych, też zdarzyło mi się kilka razy i startować jako wykonawca i gdzieś robić jakieś kosztorys inwestorski. Nie ukrywam, że zawsze też to było gdzieś poparte konsultacją z osobą, która pewne elementy wykonuje, jest w stanie je wycenić i jestem w stanie skonfrontować powiedzmy te uwarunkowania rynkowe z tym, co wychodzi z kosztorysu. Mamy oczywiście ten 1901 i całą serię tych tak zwanych TKZ-ów. Tu przykładowo TKZ, gdzie mamy zakładowy katalog norm czasowych organizacyjnej obowiązującej, czyli struktura w pracowni konserwacji zabytków i tak dalej. I generalnie też to są katalogi, które pamiętam są od lat i dotyczą różnych tych elementów. Natomiast bez doświadczenia, bez siedzenia naprawdę w tej branży, nie wiem, czy będziemy w stanie wszystko dobrze wycenić na podstawie katalogów. Jakość to policzymy z punktu widzenia jakby tutaj metodologii wykonania kosztorysu będzie poprawnie, jak to się będzie odnosiło do uwarunkowań rynkowych, to trzeba to weryfikować. Do jakichś tam prostych robót, do obróbek blacharskich, to wszystko można stosować, są niekiedy bardzo zbliżone do tych standardowych remontowych. Czyli branże powinni wyceniać, taka jest konkluzja, osoby, które w danej branży bardzo mocno siedzą i wiedzą, co robią i w jakiej sytuacji są, czy to jest kalkulacja
jako kosztorys inwestorski, czy już kalkulacja jako kosztorys ofertowy, czy powiedzmy ta oferta, która albo wygrywa, albo po prostu nie przechodzi dalej. Czas nas goni, a chciałem jeszcze Państwu wrócić do przykładu, jakim zakończyłem serię wykładów o tych podstawach kosztorysowania. Tam był taki przypadek, że jako przykład takiego szybkiego kosztorysu, ten kosztorys powstał dosłownie w kilka ostatnich minut i pojawił się taki murek oporowy. Ja już Państwu postaram się pokazać, o co tu chodzi. Jest prosty murek oporowy, taki przykład prostej roboty, żeby tych pozycji po pierwsze nie było dużo, a żeby też pokazać wszystkie jakby te elementy, które w kosztorysowaniu nam się pojawiają. Prosty murek oporowy, powiedzmy o długości 30 metrów, o tych wymiarach widocznych na rysunku. Skorzystając z innego programu, obliczyłem, zakładając, proszę tu nie łapać, jakby ktoś chciał, jaki jest tutaj profil tej skarpy, załóżmy, że są te grunty, że da się taką skarpę zrobić. Jest jakiś przekrój za wykopu i jest oczywiście przekrój dotyczący ilości do zasypek. I na podstawie takiego rysunku powstał taki szybki kosztorysik, gdzie między innymi były pokazane odwołania do tych, wszystkie te chodziło o pokazanie tych myków kosztorysowych, tak zwanych, kiedy podajemy gdzieś jedną daną i możemy poprzez sumy częściowe, poprzez odwołanie do pozycji stworzyć przedmiar, gdzie pojawiają się krątności w przypadku na przykład tych ścian żelbetowych, gdzie pojawia się analiza indywidualna, jeżeli chodzi, czy pozycja uproszczona, jeżeli chodzi o pompowanie wody, to od razu też taka uwaga, gdyby to było w zamówieniach publicznych, byśmy musieli mieć bardzo sprecyzowane, co w tej pozycji jest, albo faktycznie ją rozpisać na przykład na ilość igłofiltrów, razy cenę, razy przewidziana ilość dni, ewentualnie czy tą wodę pompujemy do jakiś uzgodniony zrzut, czy doliczamy jakąś kwotę. No ale powiedzmy na potrzeby tego kosztorysu powstała szybko taka kalkulacja w formie pozycji uproszczonej. Też były oczywiście te wykopy i pokazane, jak to robić. Jeżeli chodzi o ceny, to tu jest ciekawa sprawa. Mamy wybór cennika. To był jeszcze zrobiony na Bistypie, czyli cenniku, który możemy korzystać jako członkowie izby i korzystać z serwisu Bistyp poprzez nasz panel członka izby. I to był chyba jeszcze kosztorys zrobiony i on mi się niestety nie zapisał po ostatnim szybkim zrobieniu wykładu, ale go odtworzyłem. Ale możemy teraz na przykład przejść akurat dzisiaj, chyba że przeoczyłem, bo patrzyłem chyba w piątek, jeszcze nie była. Dzisiaj akurat przed wykładem okazało się, że jest już nowa z 2024, pierwszy kwartał. I możemy spróbować popatrzeć, jak taki kosztorys zachowa się przy cenie 57300, kiedy zmienimy mu cennik na nowy. Wybieram aktualizację według cenników dołączonych do kosztorysu. Pytam o akceptację każdej ceny. Uaktualnij tylko ceny zerowe, odhaczam, bo chyba wszystkie ceny są podane, więc więc będzie to chwilę trwało. Tu od razu może uda się inny cennik w tym czasie podpisać. Załóżmy, jesteśmy na województwie dolnośląskim, a ja nie wiem, czy już go na potrzeby tego wykładu nie zaktualizowałem. Zaraz będziemy pytać. Polecam jednak sprawdzanie tej ceny jednostkowej. Możemy tak zrobić, że on nas nie będzie pytał o akceptację każdej ceny. Tu była zaadoptowana jakaś, może niedokładnie ta koparka na podwoziu kołowym, ale dajmy powiedzmy taką. Przy szybkim wpisywaniu cen bez tej akceptacji
bardzo szybko może nastąpić jakaś, no tu widzę, że ta cena stara cena i nowa cena jest inna, czyli jednak to był jeszcze jednak cennik inny podczytany. Niewielkie różnice cenowe, to będzie kilka pozycji, to potrwa. Zachęcam, żeby takie ceny jednak nad każdą ceną się pochylić. Jak jest dłuższy kosztorys, to mamy większy kłopot. Mamy tutaj beton zwykły, powiedzmy zastosowanie lato C25 na 30, a dajmy droższy z tych. Tu od razu uwaga, jeżeli to jest element zewnętrzny, katalogi nie podpowiadają nam przynajmniej ten betonu wodoszczelnego, tak zwanego W8. Jak widać, to zmiana cen trochę trwa. W przypadku to będzie kilka minut, a czasem na dłuższy kosztorys to może dojść nawet do kilkudziesięciu minut, ale zachęcam, żeby jak to sprawdzać, bo przynajmniej ten, ale i poprzednie wersje programu też potrafiły tu zrobić różne chochliki, jeżeli chodzi o podstawienie ceny albo szybkie wsadzenie ceny z inną poprzez właśnie takie szybkie przychodzenie. Tu widzę, że przynajmniej te ceny są bardzo zbliżone do tych, co były. Bardzo fajnie jest, kiedy program tak pyta, czy zmieniać taką. Mam nadzieję, że to się zaraz skończy. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Niby krótki kosztorys, bardzo mało tych RMS-ów, ale tu się dzieją, tu już widzę, ceny są niższe, czyli coś w sprzęcie się zadziało, że ten pierwszy kwartał był tańszy, a mogło to wynikać z tego, że troszkę było napompowanych cen ze względu na różne ceny, inne uwarunkowania. Tu od razu zwracam też taką ciekawostkę uwagę, raz, że ten beton musimy uważać, żeby nam się nie pomylił chudy z beton i w innych pozycjach kosztorysowych z tym betonem, żeby to różnicować. Tu cały czas jesteśmy według mnie jeszcze w niezaktualizowanej na dzisiejsze czasy, mimo że cennik dzisiaj cen stali. Ostatnio ta stal spadła, w ogóle wcześniejszy cennik chyba miał nawet cenę powyżej, pamiętam, gdzieś to nawet do 6 zł dochodziło. Więc ta analiza indywidualna i uwarunkowania rynkowe, które na początku wykładu były wskazywane właśnie jakby co jest podstawą wykonania kosztorysu, jak go wykonujemy, co jest tam ważne, to tu jest właśnie moment, kiedy czasem powinniśmy jako kosztorysanci to zweryfikować. Kosztorys wyszedł około 2000 więcej. Przypuszczam, że to napompowała się robocizna, albo musielibyśmy dwa kosztorysy otworzyć obok. Ja sobie go zapiszę jako cennik 2024. Żebyśmy mogli to porównać. I zachęcam też do tego, żeby takie, tak, to jest te 57, możemy sobie to zrobić w ramach pozycji. Tu jest pozycja zerowa specjalnie, gdyż ręczne wykopy na pogłębienie na jakiś procent na roboty ręczne. Możemy tu oczywiście wprowadzić jakimś procentem w ramach tych wszystkich wskazanych ilości robót ziemnych, ale powiedzmy na ten moment zobaczymy. Roboty ziemne mamy na poziomie 2040, a przed zmianą cen mieliśmy je trochę drożej, czyli widać, że ten sprzęt nam spadł. Wywóz ziemi też powinien w takim układzie się zmniejszyć, gdyż też jest obarczony ceną głównie pracy sprzętu. Jest bardzo podobny, jest troszeczkę tańszy. Natomiast prace betonowe są według nowego cennika za 17 tysięcy. W starym cenniku były droższe. By trzeba było się teraz zastanowić, co nam tutaj
zrobiło tą cenę, czy jakiś błąd, czy ta cena betonu. Niestety chyba betony poszły 10, by trzeba było przeanalizować te szybkie różnice. No niby są bardzo podobne kwoty, gdzieś ta różnica powstała. Natomiast ja tu zachęcam do przede wszystkim tu 20 tysięcy zbrojenia. Na pewno ta cena zbrojenia tutaj bardzo rzutuje, była wcześniej wyższa. Dzisiaj według mnie jeszcze powinna być niższa i to pompowanie wody jest tak samo. Natomiast zachęcam, patrząc już powiedzmy na BISTYP 2024, moment, bo ja chyba pomyliłem kolejność. Tak, mamy trochę droższe te betony ze względu na to, że czyli my jesteśmy trochę drożej. Ja sobie nie w tej kolejności otworzyłem. Mamy trochę drożej te betony ze ceny kruszyw, pewnie wzrosły, mimo że ten transport gdzieś tam widać, bo w tych cenach jednostkowych nie wzrósł, to ta cena betonu zrobiła nam tu wyższą stawkę. 20 800 było, 2600, bardzo podobna cena stali, według mnie cały czas za wysoka. Zachęcam, żeby na przykład takie cenniki, takie kwoty, jeżeli mamy według tego nowego cennika 59 000 zł, starać się to podzielić na przykład przez długość, żeby taką analizę robić, bo te ceny wszystkie składowe do takiego nieokreślonego mimo prostego obiektu są, no niewiele nam mówią, że dostajemy prawie 2000 za metr bieżący. Wydaje mi się, że to jest kwota duża jak za taki element, a jeszcze możemy sprawdzić, że na przykład z punktu widzenia obmiaru ilości żelbetów. Mamy 46 metrów ściany grubości 8 i krotność 7, 15 centymetrów zaledwie. Czy tu nie ma błędu? Nie, ta ściana była 15. Była 15. Czyli mamy 46,41 razy 0,15 plus ława fundamentowa 6,75. Mamy 13,7 metra sześciennego konstrukcji. Wydaje mi się, że ta kwota jest 59 tysięcy w przybliżeniu na 13,7. Jest kwotą bardzo dużą. Trzeba było na przykład patrzeć, co tu się zadziało. Działami. Prace ziemne nie są jakieś bardzo drogie. No wywóz ziemi. O. Okej, okay. Ten wywóz ziemi, po pierwsze ceny jednostkowe według tych katalogów wychodzą zupełnie jakieś, przyznam szczerze, absurdalne. Po drugie musimy się zastanowić, czy w przypadku na przykład tego zasypu, czy całej sytuacji dalej, czy ta ziemia faktycznie jest konieczna do wywozu, ewentualnie czy gdzieś tu się nie dzieją jakieś inne roboty infrastrukturalne, może tu powstanie jakaś nawierzchnia, czy ten zasyp nie zdubluje nam się, tak jak oddzielamy podstawę takiego obiektu od ściany, nie dublujemy tej części, tak samo czy tu gdzieś w pracach ziemnych nie mamy jakiegoś dublowania. Z drugiej strony, jeżeli 15 tysięcy 57 tysięcy, 59 już jesteśmy, minus 15 tysięcy około, nawet i pół, podzielimy przez te 30 metrów, ta cena już wychodzi zupełnie inaczej, prawie 500 zł mniej, a jeszcze patrząc 43 500 podzielić na, tam było 13,7, no już wyraźnie ta stawka za ten beton dalej jest wysoka, ale łącznie z tym pompowaniem wody, gdybyśmy jeszcze odjęli, wychodzi już to lepiej. Zachęcam zawsze do takich analiz, gdyż no bardzo łatwo wyłapać pewne błędy albo jakieś rzeczy, które właśnie na przykład poprzez takie kalkulacje wywozu ziemi zaczynają nam zawyżać powiedzmy cenę. Powiedzmy, zapiszemy ten kosztorys jeszcze jako inna wersja.
I teraz możemy podejść na przykład do tych spraw betonowych. Tutaj wykorzystany był najprostszy, moim zdaniem fajny, do liczenia tego typu robót katalog 202W, mimo iż jest katalogiem dość wiekowym i w dobie różnych szalunków, deskowań systemowych i tak dalej. Powinien praktycznie się zgadzać, ale moim zdaniem dobrze nim wychodzą tego typu roboty żelbetowe. Przełożyłem tutaj, zdublowałem ten dział, żeby spróbować zrobić inaczej ten kosztorys. I na przykład skorzystamy z tego samego katalogu, ale z pozycji dotyczącej ściany oporowej. Bo też w tym katalogu, źle cyknąłem, moment. Tu mamy w pozycji 0228, już patrzę też na ściąga ściany, podstawa ściany. Podstawa ściany o stopie płaskiej, o stopie z zębem i tak dalej. Mamy prostą ścianę. Ten sam obmiar z zastosowaniem pompy. Zamieniamy to na tego typu pozycję. Możemy w opisie robót sprawdzić, czy to odpowiada dokładnie deskowania, obsadzenie deskowania, ułożenie zagęszczenia betonu, usunięcie, pielęgnacja. Czy tu nie ma czegoś, co wykracza poza nasz zakres. Niestety niepotrzebnie cyknąłem, ale już wracam do tej samej pozycji. 0228, podstawa ściany prosta z zastosowaniem pompy. OK. Tu nas będzie program pytał o te różne ceny. I to samo zrobimy ze ścianą. Mamy ściany oporowe, część pionowa, wysokości do 3 metrów i w przekroju prostokątnym jest to ściana o wysokości do 3, przekroju do 15. Też wybieramy wersję z zastosowaniem pompy. Oczywiście to w przypadku tego budownictwa, jeżeli to robimy, to w monolicie, a nie tak zwanym prefabrykacie. Też nam się pojawiają odniesienia do innych cen. Niestety jakieś klamry ciesielskie. Wybieram jakąś przybliżoną cenę w kilogramach, żeby to trafić. Powiedzmy śruby, możemy też wybrać tą cenę. To nawet jeżeli odbiegniemy, to OK, czyli musimy usunąć po pierwsze tą pozycję, która już nas nie dotyczy w tym wariancie drugim. Tu mamy ścianę po pierwsze w metrach sześciennych, więc powinniśmy ten obmiar dać na szybko razy 0,15. I możemy porównać, jak nam wyjdą łącznie z chudym betonem, który został w tej samej kwocie, jak te pozycje będą się różniły przy wykonywaniu tego samego obiektu inną pozycją. Mamy za ten część podkład ściana w pierwotnej wersji 18600 prawie, w wersji drugiej mamy coś podejrzanie za dużo, tu się pojawił jakiś właśnie na szybko popełniony błąd. No nie, tu widać, że twórcy katalogów na jakieś ściany oporowe przewidzieli jakieś horrendalne stawki. Mamy 39,2 robocze godziny na metr sześcienny, stąd nam tutaj robocizna się pokazała z narzutami albo w podstawie 8016 z narzutami w pierwotnej wersji.
mieliśmy robocizny 4 i w dodatku 300 zł. Prawie dwukrotna różnica za taki sam element bez żadnych powiedzmy tutaj dziwnych interwencji. Jeżeli gdzieś na szybko jakiegoś błędu nie zrobiłem, to widać, że ta część pionowa tutaj jest w ogóle nieadekwatna. 6-7 robocze godziny mamy na podstawę. W przypadku ławy też to było dużo mniej. Jak widać, bardzo podobny element, który możemy podyktować, policzyć w dwóch wersjach. W wersji powiedzmy tej drugiej teoretycznie jest moim zdaniem zupełnie nie wychodzi rynkowo, to w ogóle coś się dzieje przedziwnego z tą robocizną. Mimo że w opisie też sprawdziliśmy, że to się dzieje zupełnie inaczej. Możemy jeszcze spróbować inaczej do tego podejść na szybko. Możemy zastosować jakiś inny katalog na ławę. Ja już nie ukrywam, że znalazłem w katalogu, który dotyczy zupełnie innego obiektu, ale gdzie taki element występuje i możemy spróbować zaadoptować konstrukcję budowli wodnych śródlądowych. Ja teraz mówię, tu wyjdą też jakieś cuda. Tu też mamy mury oporowe, gdzie mamy osobno deskowanie i osobno betonowanie. Byśmy musieli to rozbić na dwie takie czynności. A ze względów czasowych ja to odpuszczę, ale powinienem mieć to na roboczo zrobione, korzystając z tego katalogu, gdzie możemy sobie to po prostu przykleić. Czyli ten start. To jest przykład katalogu 2.13, gdzie tak jak widać, mieliśmy tę ścianę rozbitą na osobno nadeskowanie, osobno betonowanie, ale bardzo też podobna czynność. I tak naprawdę budowli wodnych śródlądowych, czyli jakby zupełnie inne warunki. Gdyby na przykład to była jakaś bardzo podobna, nie wiem, jakieś uwarunkowania i podobne normy, moglibyśmy z tego korzystać, ale tak z ciekawości, to betonowanie u nas w podstawie wychodziło na tę kwotę 18,5, a przy korzystaniu z tej opcji kosztuje 26 tysięcy. Przy betonowaniu też skorzystając z tego katalogu, co pierwotny, tylko dlatego, że to ściana oporowa i ten element jest policzony inaczej, jest kompletnie drożej. Czy możemy tak naprawdę w 3 razy podejść do tego samego elementu? Tak naprawdę gdzieś nie uznałbym tego z tego katalogu hydrologicznego, powiedzmy, że uzasadnienia, żeby wykorzystać ten katalog, ale teoretycznie korzystając z tego samego katalogu 2.02 Wacetobu możemy uzyskać dwie tak skrajne od siebie odległe ceny. Jeszcze kompletnie inną opcją by było, gdybyśmy na przykład wykorzystali, a i w ten sposób możemy analizować sobie bardzo wiele robót, ewentualnie znaleźć swoje nam potrzebne ze względu na jakby wiedzę, co się dzieje na rynku, czy wiedzę, która nam jest potrzebna, jeżeli mamy na przykład takie ceny naszych poddostawców, czy nasze własne, jeżeli pracujemy w jakiejś firmie. Możemy te ceny albo pracować indywidualnie, albo te nakłady, albo zaadoptować którąś z danych tutaj opcji. Jeszcze z inną opcją było, którą już dzisiaj niestety nie pokażę, jest taką, kiedy wywalamy wszelkie deskowania i tak dalej, wykorzystujemy tę ścianę, natomiast deskowanie liczymy jako tak jak czas pracy rusztowania, tak można policzyć czas pracy szalunku.
Tylko trzeba mieć jakąś tam na przykład cenę, że taki zestaw na dobę kosztuje przykładowo 300 zł, podzielić to na metry i przyjąć, że przy współczynniku wykorzystania, tak jak dokładnie jak z rusztowaniem, można przypisać roboty do danej grupy rusztowań, w przypadku grupy deskowań, i policzyć, jak wtedy taki kosztorys nam się zachowa. Możemy te same prace kosztorysować w różny sposób. Przyznam jeszcze tu od razu, że korzystając z cennika Intercetbudu uzyskałbym też jakąś bardzo podobną kwotę, natomiast przede wszystkim te różnice są w cenach stali. Ta stal trochę poszalała ostatnimi czasy, było dziwnie, ona zaczęła spadać, nie wszyscy twórcy cenników zareagowali podobnie i mamy różne też ceny robocizny. Przy okazji zachęcam do tego, żeby z tych cenników bistypowskich korzystać. To jest świeżyzna ściągnięta dziś. Oczywiście jest to wszystko w formie też elektronicznej, ale tu mamy tą bazę łącznie z regionalnym rozbiciem stawek i powiedzmy narzutami na dzień dzisiejszy. Jeszcze patrząc tak szybko na czat, czy coś tu się ciekawego zadziało, może to będzie dobry materiał do jakiejś odpowiedzi dalej. Pan Bogusław zapytał, czy planuje pan możliwość przeprowadzania warsztatów kosztorysowych. Powiem tak, to jest na pewno dobry pomysł i byłoby to gdzieś tam wskazane na jakimś takim etapie, natomiast ta formuła tutaj, kiedy ja mówię i tylko możemy się posługiwać czatem, to będzie słaba, natomiast coraz więcej można takich przykładów, powiedzmy na ten, jak tutaj, takich krótkich albo nawet proponowanych przez Państwa pokazywać lub próbować szukać różnych rozwiązań. Tak jak mówiłem o tych ściankach GK, można znaleźć, no czytam ten czat, tu się zaczyna też fajna dyskusja. Ale to by trzeba było całą godzinę niestety, albo pół godziny przynajmniej odciąć, żeby to tylko na ten czat zostało. Tu ktoś wskazał, pan Artur, że przecież możemy wskazać, na jakim katalogu się opieramy, opisać na podstawie i przyjąć chociażby właściwe materiały. Dokładnie tak, to o tym też mówiłem, że to trzeba robić, jeżeli jesteśmy to w stanie faktycznie uzasadnić. Ktoś dopisał, że nawet wtedy w sądzie trzeba się tłumaczyć, tak, i dlatego dobrze mieć dobre argumenty i tu nie szaleć, tylko patrząc na swoją jakby tam korzyść czy swoje oczekiwania. Niestety tu trzeba będzie to zawsze w sądzie znaleźć się pomiędzy stronami i lepiej unikać takich sytuacji. Czy w kosztorysie inwestorskim dopuszczalne jest? I uciekł mi ten wątek. Określenie materiału lub urządzenia przez podanie nazwy własnej. Tylko jeżeli jest uzasadniony przypadek i to wskazuje specyfikacja techniczna i generalnie unikamy. Także jakby Państwo tu przygotowywali taki kosztorys inwestorski, to wszelkie nazwy z katalogów, w których korzystamy, jakichś tam konkretnych producentów, niestety, brzydko mówiąc, wywalamy każdą nazwę. Czy kosztorysant powinien poprawiać projektanta? Moim zdaniem tak i tu już przechodzę. Proszę Państwa, ominę ten wydruk końcowy, to co się zdarza tutaj, to odpisuje też rozporządzenie, to jest jakby prosta sprawa. To, o czym mówię, o tej stałej poradzie końcowej, o weryfikacji kosztorysu, to pokazałem właśnie między innymi to króciutko na przykładzie tego małego przykładu z tym murkiem oporowym, że warto to sprawdzać, zawsze weryfikować, bo to naprawdę o pomyłkę jest bardzo niełatwo. I czy kosztorysant powinien, wracając do pytania, poprawiać projektanta? Jak najbardziej uważam, że jeżeli jest podstawa, to tak, oczywiście, że pewne sprawy trzeba skonsultować, bo też może się okazać, że projektant nie zrobił jakiegoś błędu, tylko przewidział coś, czego my nie widzimy.
ale jak najbardziej tak, projektant też może robić błędy. Dobry kosztorysant to jest właśnie ten, co wspominałem, który wyłapie i z jednej strony błędy projektowe i rozszerzy myśl projektanta, a jednocześnie przewidzi to, co się stanie na budowie. Tu ktoś dobrze odpowiedział, że z punktu widzenia PZP nie, jeżeli chodzi o określenie tego materiału. Gdzie ująć projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia zieleni? Moim zdaniem, tak jak wracając do tego wątku agregacja, był ten wątek tych elementów infrastruktury zewnętrznej, nie mówię tu o sieciach, ale tam by trzeba było takie elementy zawrzeć. Nie uważam, żeby projekt organizacji ruchu, zwłaszcza, że są do tego katalogu, chyba że pan Mirosław tu pyta sam projekt, stricte projekt. Jeżeli chodzi o samą organizację ruchu, jak najbardziej są do tego katalogi i możemy to zupełnie inny, osobny dział kosztorysów wykonać. Czy kosztorysant powinien, pyta pan Stanisław, wyłapywać błędy w dokumentacji, czy tylko robić swoje? Tak jak wyżej, jak najbardziej wyłapywać. No, powielenie bzdury albo jakiegoś błędu spowoduje, że on zaistnieje po prostu dalej. Tego nie oszukamy. Jaka jest różnica między obmiarem i przedmiarem? Oczywiście no, to wykonujemy przed, a tamto po robocie, jeżeli przedmiarujemy, tak jakby samo słowo wskazuje, że przewidujemy pewne roboty przed rozpoczęciem prac. Obmiar jest już na ogół powykonawczy. W kosztorysie była krotność, można stosować PZP. Jak najbardziej tak, to jest, że tak powiem, brzydko mówiąc, stara technika kosztorysowa i to jest tylko sposób kalkulacji, a obliczeniowo jest to dokładnie to samo. Zasady przedmiarowania, obmiarowania dla niektórych robót są różne, napisała pani Marzena. No tak, dlatego podstawą, jak to wychodzi, są już specyfikacje techniczne. Jeżeli tego nie ma, to dopiero katalog, który wykorzystujemy, korzystamy z zasad, które tam są przewidziane. W normie można przedefiniować na głowę, oczywiście, w normie można przedefiniować wszystkie nazwy, tak jak kiedyś to się ten pozycję przedmiarową zmieniało się na kod i tak dalej. Wszystko to można zrobić. Dosyć dużo tych uwag jest, jak zwykle trzeba było tą dyskusję prześledzić od początku. Tak, już dziś są nowe cenniki, ktoś zauważył, z kim można rozmawiać o cenniku BISTEP. Proszę nie rozmawiać, proszę po prostu wejść na stronę, ściągnąć go i korzystać. Są instrukcje do programów, są te pliki osobno. Też pokazywałem to chyba na poprzednim szkoleniu, w tych cennikach podstawowych, jak na szybko to wczytać. Oczywiście w zależności jaki kto ma program, bo miałem na przykład w zeszłym roku problemy z cennikiem sprzętu. Ceny scennika to chyba tylko w przypadku kosztorysów inwestorskich. No tak, oczywiście, że jeżeli analiza własna i wskazuje, że powinniśmy zrobić to inaczej, to nawet w rozporządzeniu mieliśmy to napisane, że jest to dopuszczalne. Oferty warto robić na cenach swoich dostawców, jak najbardziej tak, z lokalne ceny kruszyw, betonów, różnych innych materiałów, no są zawsze różne. To może być, że nawet w pewnej jakimś rejonie kraju, w różnych lokalizacjach mamy różnice. Tu ktoś nawet wskazuje różnicę między różnymi klasami i ekspozycją betonu. Ktoś napisał, że 3,5 za metr sześcienny powinny być ok. Oczywiście, to jest kwestia, takie ceny też się zdarzą. Jeżeli złożymy jakąś cenę i okaże się, że na to mamy różne oferty, to jest normalna sytuacja rynkowa, tak jak w przetargu też te ceny są różne i oferenci ofertują to samo, a te ceny czasem się różnią 20-30%, po prostu każdy ma swoje. Prezentacja zbyt szczegółowa tylko dla jednej branży. No właśnie tak miałem wrażenie, że trochę te branże traktowałem po macoszemu, a zwłaszcza, że te wszystkie rzeczy, które mówię, są uniwersalne, jeżeli chodzi o to, czy wiemy co i wiemy jak i jak korzystać z tych katalogów. Te zasady są dla każdych branż takie same. O, proszę Państwa, dużo tych pytań, może to będzie jakiś dobry materiał na kolejne spotkanie, to zobaczymy jaki to będzie harmonogram i pomysły. Ja jestem już na pewno troszkę po czasie, więc za dzisiaj też bardzo dziękuję za uwagę.
Moja stała porada końcowa to oczywiście weryfikacja końcowa kosztorysu, a uwaga pożegnalna to taka, że dobry kosztorys to nie tylko efekt dobrej dokumentacji, ale przede wszystkim właśnie efekt zaangażowania kosztorysanta i to procentuje dalej, także te pytania, czy naprawiamy błędy, czy weryfikujemy, jak najbardziej tak. Dziękuję Państwu bardzo dzisiaj za uwagę i być może zapraszam na jakiś następny raz. Do usłyszenia, do widzenia.